walczymy, jeździmy, pracujemy. Kulminacją dotychczasowych działań był wiec z udziałem Donalda Tuska w poniedziałek w Opolu. Myślę, że to dodało nam bardzo dużo energii do działania. Dziś chcielibyśmy bardzo podkreślić znaczenie Paktu Senackiego, tego, że opozycja demokratyczna się dogadała i wystawia wspólnych kandydatów. Myślę, że wszyscy przez 4 lata się przekonali, jak ważne jest to, że opozycja demokratyczna ma większość w Senacie, że ta Izba chroniła demokrację, chroniła procedury i niesłychanie nam zależy na tym, żeby w wyborach, które przypadną równo za miesiąc, również wygrać do Senatu. Stąd to nasze dzisiejsze spotkanie w składzie, jak mówił Daniel Palimonka, wzmocnionym też o specjalnego gościa, senatora, ministra Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Jako osoby reprezentującej trzecią drogę w Pakcie Senackim pokazuje, że jesteśmy tutaj Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica w osobie Piotra Woźniaka, że działamy razem, będziemy walczyć o to, żeby ten miesiąc również dla kandydatów do Senatu był miesiącem bardzo owocnym i że opozycja demokratyczna, choć idzie z różnych list sejmowych, chce współpracować, mamy do siebie zaufanie i w Warszawie, i w Opolu, i we Wrocławiu, i w każdym innym miejscu. Dlatego tak właśnie tu przed Państwem dziś stajemy. Nie jestem w Opolu po raz pierwszy. Wspierałem instytucje kultury opolszczyzny wtedy, kiedy byłem ministrem kultury. Przyjeżdżałem często jako członek Parlamentu Europejskiego, ale mniejsza o moje doświadczenia osobiste. Pakt senacki się sprawdził. Senat jako niezależna instytucja konstytucyjna bronił rządów prawa. Nie dopuściliśmy wraz z samorządami do wyborów kopertowych, które by zdegradowały polskie państwo. Broniliśmy skutecznie praw jednostki, takiej wizji polskiej polityki, która zakłada obecność w Unii Europejskiej. Senat dawał także przykład rzetelnego i jawnego stanowienia prawa. Czegoś, czego zabrakło i brakuje już od 2015 roku w Sejmie. I jednocześnie jest zapowiedzią tego, czego Polsce potrzeba. Przywrócenia praworządności, współpracy z narodami tworzącymi Unię Europejską, pokoju społecznego, tego, by nie dzielić Polaków na lepszych i gorszych, a odbudować podstawową jedność naszej wspólnoty politycznej. Dlatego warto głosować na kandydatów Paktu Senackiego, do czego też, o co też gorąco apeluję, by podtrzymać niezależny i pożyteczny dla obywatela Senat i utorować drogę do zwycięstwa opozycji w wyborach sejmowych i utworzenia nowego rządu, który przywróci odpowiedzialną, racjonalną, korzystną dla Polski politykę. 4 lata temu też kandydowałem i to właśnie z Paktu Senackiego, tak jak tu wspomniał senator Ujazdowski. Ta forma właśnie tej współpracy opłacała się, bo wygraliśmy w Pakcie Senackim, cokolwiek można powiedzieć jeden czy dwa głosy więcej, ale utrzymaliśmy to, nie daliśmy się, można powiedzieć, złamać żadnym pokusom i do końca wytrwaliśmy. To można powiedzieć, że każdy z nas był tym 51. senatorem i tak dotrwaliśmy to do końca kadencji. Przed Państwem drużyna marzeń, jeśli chodzi o kandydatów do Senatu. To są najlepsze kandydatury z Paktu Senackiego, jakie wyłonili liderzy partii opozycyjnych, czyli Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia. To jest drużyna osób, która przede wszystkim ma nastawienie proeuropejskie. Dzisiaj bardzo mocno posponowane są wartości europejskie, a wiemy doskonale, że formacje tutaj reprezentowane w Pakcie Senackim wprowadzały Polskę do Unii Europejskiej. Jest wielką zasługą tych formacji, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy. Jestem głęboko przekonany, że trójka kandydatów Paktu Senackiego zdobędzie doskonałe wyniki, zostanie senatorami. To, co się udało, o czym wspomniał pan senator Beniamin Godyla, to faktycznie pewnego rodzaju katalizator, jakim stał się Senat w ostatnich wyborach. I 30 dni było na to, żeby społeczeństwo mogło się dowiedzieć, jakiego rodzaju problemy na styku opozycja rządzący mogą ujrzeć światło dzienne. Dzisiaj nie mam żadnej wątpliwości, że dzisiejsza opozycja zdobędzie w Senacie ponownie większość, a stojący tutaj kandydaci będą tworzyć większość rządową, w co głęboko wierzę. Wiem też jedno,
i byłem wielkim orędownikiem wspólnej listy sejmowej. Wiem też jedno, że taka wspólna drużyna, która powstanie po wygranych wyborach, będzie złożona z kilku partii opozycyjnych dzisiaj tworzących Pakt Senacki. To się sprawdziło w Senacie, sprawdzi się też w Sejmie po wygranych wyborach przez opozycję. Namysłów Kluczbork, brzeg Nysa, Prudnik i mi przyszło w zaszczycie pełnić funkcję kandydata Paktu Senackiego z okręgu nr 51. Jak Państwo wiedzą, w tamtym okręgu nie mieliśmy senatora przez dwie kadencje. W związku z tym to tam szczególnie ciężki bój mnie czeka. I tak jak już wcześniej moi koledzy mówili, ja też sobie zdałem z tego sprawę, że wybranie innych kandydatów chyba by zmniejszało szanse. To naprawdę chyba jest optymalny skład w tej chwili, jaki mogliśmy wystawić. I jest Lewica, i jest Trzecia Droga, dzisiaj co prawda gościnnie, no i jest Platforma Obywatelska. Ja jestem naprawdę dobrej myśli. Ja miałem okazję być i przyjemność podczas wizyty pana Donalda Tuska na Placu Teatralnym i widziałem ten entuzjazm ludzi i ludzi z różnych formacji. I to jest prawdziwa siła i wytyczne tego, że Pakt Senacki ma się dobrze, ma dobrych kandydatów, nieskromnie powiem, i idziemy po zwycięstwo, idziemy po trzy mandaty. Chcę też podkreślić duże zaangażowanie pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, osobiste. Był uczestnikiem również wiecu z udziałem pana premiera Donalda Tuska. Więc to wszystko wskazuje na to, że Opolanie, mieszkańcy Opolszczyzny chcą zmian. A te zmiany nastąpią 15 października. Koniec wieńczy dzieło, więc jeżeli mamy Pakt Senacki z tak mocnymi kandydatami do Senatu, tak jak ci, którzy tutaj koło mnie w tej chwili stoją, to znaczy, że ta praca została wykonana dobrze. I tym trudniej było może, bo doświadczenia 2019 roku tutaj pokazały, że to jest podstawa do sukcesu. Wtedy mało kto wierzył, prawdę mówiąc, że Pakt Senacki wygra i że będziemy mieć większość jako opozycja demokratyczna w Senacie. Więc w tym sensie było trudniej, natomiast była ogromna wola też. Obecni senatorowie bardzo o to zabiegali, żeby właśnie tak to wszystko zrobić. Tu na Opolszczyźnie widać trójkę kandydatów. Pokazuje to też, że jesteśmy gotowi iść tutaj po trzy mandaty na Opolszczyźnie.